NFT to rewolucja na rynku dzieł sztuki. Co składa się na ich wyjątkowość? Zapraszam do obejrzenia nowego odcinka. Nie wiem, czy słyszeliście o NFT. Jest to nowy sposób prezentowania prac artystów, który zdecydowanie zmienił rynek sztuki. Ja sam już tam jestem, mam swoją galerię, mam swój portfel, prezentuję pracę. Natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak przy pomocy zoomowania i kilku prac graficznych możemy stworzyć wyjątkowe, unikalne dzieło NFT. Za mną perkusja, zawsze przy mnie muzyka. Pomyślałem sobie, że zrobię taką opowieść o moim ulubionym zespole z młodości, ale ciągle aktualnym, o zespole The Beatles, przy pomocy czterech portretów Johna Lennona, który właśnie mamy na ekranie. Jest to portret, który jest bardzo charakterystyczny. John miał piękne okulary i przy pomocy właśnie tego zoomowania będziemy sobie wchodzili głęboko, głęboko w spojrzenie Johna, ale następnie przejdziemy do McCartneya, który był współautorem największych hitów, i ten sam zabieg, czyli znowu będziemy szukali, co tam się dzieje we wnętrzu. Ten, kto zna Beatlesów, już wie, że kolejny to jest Harrison. Tutaj on u mnie jest taki bardzo malarski. Zobaczcie, jakie faktury malarskie mi się udało uzyskać. O, właśnie tak wygląda niekontrolowany gest na iPadzie. I ten sam zabieg, czyli zoomowania, wchodzimy w oczko Harrisona i znajdujemy się, perkusja za mną, Ringo Starr, czyli znowu mamy ten kolor różowy, który pojawił się na początku Lennona, i spróbujemy to tak zapętlić, żeby historia się powtarzała, i stworzymy w ten sposób rzecz, która jest możliwa tylko i wyłącznie przez stworzenie elektronicznych obrazów na iPadzie i spróbowanie ujęcia tego w zapętlony obraz graficzny. A potem tylko należy to wrzucić na galerię do NFT. Pozdrawiam i czekam na Was w mojej galerii na NFT.